Materiał zrealizowany na podstawie raportu Polskiej Izby Turystyki. Ja jestem Sergiusz z kanału Nie Zmyślam. A to jest 10 najpopularniejszych kierunków turystycznych. Na miejscu 10 spośród najbardziej wybieranych kierunków wyjazdów znajduje się Cypr, wyspa leżąca na Morzu Śródziemnym u wybrzeżu Turcji i Syrii. W 2017 roku wybrało się tam 1,5% polskich turystów. 9 miejsce zajmuje odległa Portugalia, znajdująca się na Półwyspie Iberyjskim. Polskich turystów kusi najbardziej Algarve, czyli region znajdujący się na samym południowym skraju Portugalii, graniczący z hiszpańską Andaluzją. Kraj nad Atlantykiem wybrało 1,8% Polaków. 8 miejsce niespodziewanie zajmuje Albania, która w porównaniu do poprzednich lat zaliczyła ponad 124% wzrost liczby turystów. Bałkański kraj jest wybierany jako alternatywa dla Chorwacji. Możemy zobaczyć tam piękne góry, czy wybrać Morze Jońskie, a wakacje spędziło tam 2,4% turystów z Polski. Chorwacja. Sam byłem w zeszłym roku na wakacjach w Chorwacji. Taką rzeczą, która mnie najbardziej zasmuciła z pobytu na Bałkanach, to mała ilość plaż piaszczystych, zwłaszcza na północy kraju, gdzie nie udało mi się zobaczyć żadnej. Nie wątpię, że najwytwarsi poszukiwacze piasku znajdą go w jakimś zakamarku, choć plaże to nie wszystko, co Chorwacja ma nam do zaoferowania. Kierunek ten wybrało 2,5% Polaków. 6. Włochy. Kraj na Półwyspie Apenińskim, uważany za miejsce narodzin kultury wschodniej. W tym kraju znajduje się największa ilość zabytków wpisanych na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Włochy są tak bogate turystycznie, że na pewno nie będzie się dało zobaczyć wszystkiego podczas jednej wyprawy. Od morza, przez jeziora alpejskie, góry, do duchowych przeżyć w Watykanie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wybrało się tam 3,6% polskich turystów. 5. Egipt. Afrykański kraj położony w delcie Nilu zalicza największy wzrost ze wszystkich krajów z naszej listy. 217% więcej turystów zdecydowało się na Egipt w porównaniu do zeszłego roku. Ciepło, piękne plaże, zabytki, wielbłądy, obalona dyktatura, czego chcieć więcej. 4. Turcja, azjatyckie państwo położone na półwyspie Azja Mniej. Niezwykła mieszanka kulturowa od wpływów bałkańskich przez greckie, kończąc na kulturze islamskiej. Kierunek ten wybrało prawie 10% Polaków. 3. Najlepszą trójkę otwiera Hiszpania, wybierana 7 razy częściej niż Portugalia. Hiszpania jest też również drugim najczęściej wybieranym kierunkiem na świecie, przegrywając jedynie z Francją. Zróżnicowany klimat, w którym możemy wybrać od gór po złociste plaże czy Wyspy Kanaryjskie, czy pouciekać przed bykami. 2. Bułgaria. Bałkańskie państwo wybierane przez 14,3% polskich turystów. Wybierane jest głównie przez niską cenę i niedaleką odległość, co zdecydowanie jest olbrzymim atutem dla Polaków. Najwięcej z nich wybiera Słoneczny Brzeg, czyli kurort położony na brzegu Morza Czarnego. Najpopularniejszym z kierunków turystycznych jest Grecja, która przyciągnęła więcej turystów niż Bułgaria, Hiszpania i Turcja razem wzięte, bo wybrało się tam prawie 35% wszystkich polskich turystów. Wypoczynek na greckich wyspach to cudowne krajobrazy, relaks, dobra zabawa, wspaniałe jedzenie i możliwość obcowania ze starożytną historią. To właśnie te czynniki sprawiają, że Grecja kolejny raz będzie gościła sporo Polaków. Grecka Kreta przyciągnęła najwięcej turystów ze wszystkich miejsc turystycznych. To by było na tyle, mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał, który dla Was przygotowałem. Zachęcam Was do zasubskrybowania, Nie Zmyślam, oraz koniecznie zostawcie komentarz, co chcielibyście zobaczyć w przyszłym odcinku. I subujcie, Nie Zmyślam. Posiada również część europejskiej, w której możemy Stambuł, który jest największym europejskim miastem. Niezwykła kultura... Niezwykła...